4 osoby, 4 piłki, bawimy się w przerwie. Pospiesznie, młodzieńcze, bo tam piłkarze już w tunelu stoją i czekają na to, abyś pojawił się, aby pojawić się na moja boiska. Przypominam kategorię lekko-półśrednia tego pana, który idzie tutaj do czuli. Chodź szybciutko, młody człowieku, bo tam zobacz w tunelu piłkarze już na wygodzie. Dobrze, dobre tempo masz, dobre. Mógłbyś się zmierzyć z Marianem Woroniem. No, łapiemy tą piłkę, łapiemy. Czwarta osoba, która złapała, przypomnę, bramka G11 przy sektorze 20. Bramka G11 przy sektorze 20. Zapraszam tych, którzy piłki złapali, koniecznie przerwie meczu do tej bramki, a będzie naprawdę dużo, mam nadzieję, fajnie. Przy okazji tej klatki, która wygląda jak Lincoln MMA, przypomnę w czerwcu w Szczecinie Mistrzostwa Szczecina Soccer Ring 1x1. Proszę być czujnym. Jak Państwo słyszeli, zachęcają sympatycy z sektora 12, aby tam mogli się pojawić. Wspólnie spędzić to spotkanie ligowe. Ponieważ na czterech boiskach jednocześnie odbywa się ta ostatnia runda grupy mistrzowskiej, oczywiście ostatnia w Szczecinie, bo jeszcze jedna w niedzielę, no to wszystkie spotkania muszą rozpocząć się o równocześnej porze. Pilnujemy więc co do sekundy, aby piłkarze pojawili się na murawie boiska. No to zaczynamy. Niebieski. Która strona? Stajemy. Pogon zacznie.
spokoju, panowie na ławkach. Zawsze spokój. Życie. Jak nie ma Gila, to u nas jest zawsze spokój. Jak zwykle. Powodzenia. Przypomnę cztery spotkania, które dzisiaj odbywają się jednocześnie. To męczenie tylko między Poznaniem a Krakowem, a także między Lechem Gdańskim, ale i Warszawą, Koczową, Gwiazdą Kliwica, a także z Zagłębiowym z Lechem Poznań. Wszystkie te mecze już rozpoczą się o tej samej porze. Thank you.
Dawaj, góra, panie! Thank you.
obrzeźniąca kibica na sektora, kibiców z sektora 10, aby nie przeskakiwali przez płot i nie pokonywali strefy drugiej do strefy pierwszej. Uprzejma prośba kibiców do kibiców ze strefy drugiej, aby nie przeskakiwali przez płot do strefy pierwszej.
Thank you.
się przerwie spotkania zapraszam do bramki G11. Tych kibiców, którzy przed meczem złapali piłeczki rzucone w trybuny. No i przypomnę, że będzie to konkurs z cyklu Soccer Ring 1-1 w czerwcu Mistrzostwa Szczecina w tej nowej dyscyplinie sportu. Prowadzący do spotkania Krzysztof Jakubik zakończył pierwszą część meczu między Pogonią Szczecin a Krakowią. Autorem jednego, tam jak na razie złotego gola. Grający z numerem 10 Dawid Kort. Kto w tym sezonie wspiera granatowo-brodowych? Przypomnę, Grupa Azoty, Zakłady Chemiczne Police Testa jako partner główny klubu Miasto Szczecin. Jako partner strategiczny do tego Zarząd Morskich Portów Szczecin Świnoujście, będący mecenasem Grup Młodzieżowej Fundacji Szczecińskiej Akademii Piłkarskiej i przyjacielem Młodzieży Fundacji. Restauracja Kantyna Portowa.